Dotyczy targowiska na terenie osiedla Mniszewek. Wiem mieszkańców i handlowców korzystających z targowiska na terenie osiedla Mniszewek, które niedawno za środki budżetowe było zmodernizowane, dokonano przebudowy nawierzchni. Zwracam się do pana prezydenta z prośbą o uwzględnienie przedstawionych uwag i wykonanie koniecznych zmian, które dotyczą w zasadzie dokończenia tej budowy i stworzenia z tego obiektu, no powiedzmy sobie, takiego praktycznego wykorzystania. A mianowicie po pierwsze, zorganizowanie dodatkowego wjazdu dla samochodów na teren targowiska ograniczonego wysokim krawężnikiem. Obecnie jest tylko jeden wjazd, co stanowi duże utrudnienie dla wjeżdżających, jak i wyjeżdżających, a mogą oni się poruszać jedynie po takim pasie zewnętrznym stworzonym dookoła, wzdłuż tego prostokątu, no co jest szalonym utrudnieniem, jest potrzebny drugi wjazd dla samochodów. Punkt drugi. Zorganizowania wejścia na teren targowiska od strony osiedla Mniszewek, dzisiaj oddzielonego niepotrzebnym szerokim pasem trawnika na całej długości targowiska, który należy niestety omijać, a który w zasadzie powinien być także utwardzony, wyłożony kostką brukową i służyć mniejszym handlowcom. Taka organizacja jak dzisiaj to tylko utrudnianie poruszania się mieszkańcom i relatywne zmniejszanie powierzchni handlowej. No miałem dużo do słuchania, kiedy odwiedziłem to targowisko po zakończonym remoncie. Ludzie po prostu nie mogą wejść na targowisko, bo jest duży pas szeroki trawnika, który oddziela od osiedla targowisko i muszą go omijać. Co jest, no kurde, jest paradoksem. I punkt trzeci. Rozważenie koniecznego zwiększenia powierzchni handlowej targowiska o 30%. Dlaczego 30%? Dlatego, że powierzchnia targowiska w Niszku przez dokonaną modernizację niestety relatywnie pomniejszyła się. Aktualnie ją pomieszczono przez budowę okalającego w całym prostokącie targowiska pasa najazdowego, na którym postój i handlowanie jest niemożliwe, zabronione przez administratora. Administrator zabronił używania tego pasa, który jest w obrębie tego prostokącia. Zwiększenie powierzchni handlowej jest możliwe oczywiście po dokonaniu regresywnego zwiększenia powierzchni targowiska od strony lasu, czy tego lasu, po dwóch jego zewnętrznych bokach, wzdłuż istniejącego także pasa okolającego prostokąt terenu targowiska i z dodatkowym wjazdem od strony osiedla, który pewnie musi być. Pomimo tego, że wiem, że spółdzielnia mieszkaniowa nie wyraziła zgody, ale wejście od strony osiedla czy też wjazd powinien być zorganizowany lub przez od strony innej, ale drugi wjazd musi być na ten targowiska. Niebawem nadejdzie okres wiosenny i dużo większe zainteresowanie kupujących handlowców także, co będzie wiązało się na pewno z brakiem przystosowanej powierzchni do handlu. Dlatego warto wykonać to przed czasem i ucywilizować ten proces kompleksowo, mając zawsze na względzie jego wspomaganie, a nie tłamszenie czy też utrudnianie życia mieszkańcom. To co do targowiska w Miszku.